Witam, witam ponownie w Wiedźminie 2 i taka ciekawostka, jest to pierwszy film od zdobycia 100 tysięcy widzów, także jeszcze specjal na spokojnie będzie, tam się nie denerwujcie, ale przy okazji wielkie dzięki i na spokojnie sobie to wszystko omówimy, co tam się stanęło i taki jeden specjal będzie, no myślę, że już w tym nowym tygodniu, a jeden będzie troszkę oddalony w czasie, także wszystko będzie i bardzo, bardzo dziękuję i się cieszę, że wreszcie się udało to wbić, a teraz wracamy do Wiedźmina 2, łapkujcie jeśli chcecie częściej tą serię i musimy, zobaczcie tutaj, zrobić takie zadania już główne. Jest rzeźnik Stidaris, zabójcy królów, teoria spisku, tu już mamy te symbole i tak powoli, powoli będziemy sobie ten akt drugi tutaj rozpracowywać. Ostatnio był Odrin i musimy z nimi tu jeszcze pogadać bardziej, nie? Z tym Manfred. Mogę się przysiąść? A jakie ja mam prawo, żeby ci bronić zajęcia wolnego stołka? Oj, to żadnego. Bardzo ładnie. Ale możesz nie mieć ochoty na picie w moim towarzystwie. A dlaczego ty masz ochotę napić się ze mną? Mam questa. Najpierw postawię ci kolejkę, a potem powiem, o co chodzi. Wszystko mi jedno. Pijesz na smutno? Mój syn postanowił się zabić. Kurde. Będzie się bił z Letande Avetem, znanym jako rzeźnik Stidaris. Znaczy, już jest trupem. Letande? Co to za jeden? Morderca. Na wojnie ich pełno. Nie! Zabić wroga to nie to samo, co szlachtować swoich ziomków. A rzeźnik to lubi. I jest w tym dobry. Najlepszy. Blawikan. Będą się pojedynkować? To ty nic nie wiesz! Siedzimy tu od tygodni. Nic się nie dzieje, a Henselt nie lubi, jak nic się nie dzieje. No to organizuje rozrywki. Mówisz o turniejach rycerskich. Wiem, o czym mówię. To nie turnieje, tylko ludzkie jatki, bo z tych pojedynków rzadko kto wychodzi o własnych siłach. Jak się w naszym oddziale dowiedzieli, że szósta kompania wystawia na arenę rzeźnika Stidaris, nikt nie chciał się zgłosić. Ciągnęliśmy słomki. Padło na Svena. Nie może się wycofać? Może, ale nie chce. Ma honor szczeniak. Prosiłem, błagałem, ale mój syn jest uparty. Na co trupowi honor? Mamy problem, ale... A gdybym pomógł? Co to za pytanie? Mógłbym na ciebie liczyć? Jeżeli ocalisz mojego syna, nie będzie takiej rzeczy, której dla ciebie nie zrobię. Rzekłeś. Gdzie znajdę Svena? Ćwiczy przed kantyną koło namiotu zaciężnych. Ciężko go przeoczyć. Czemu się nie wdał w matkę? No i git, my wystąpimy, nie? Za niego, czy jakoś tam? Próbujemy, to będziesz ty. Zostaw mnie w spokoju, Wiedźminie. Muszę ćwiczyć i nie mam czasu na pogawędki. Ma. Ty jesteś Sven? A kto pyta? Ktoś, kto może uratować twoją żyć. Wynoś się! Uważaj na słowa. Lepiej tak do mnie nie mów. Bo co? Obijesz mi mordę? Będę walczył z rzeźnikiem i twoje groźby mam głęboko w życi. Obiecałem twojemu ojcu, że ci pomogę. To idź i go przeproś, żeś go oszukał. Jak cię zabiję, poczujesz się lepiej? Jak stchórzę, poczuję się gorzej. Nie namawiam cię do tchórzostwa. Co chcesz zrobić? Wysłać rzeźnika z pilną misją rozdziewiczenia dziewicy z Edirn? Będziemy walczyć parami. Dzięki temu twój honor pozostanie nieskalany jak płatek 12-letniej mniszki. Dlaczego mi pomagasz? Nie lubię się tłumaczyć. No dobra, teraz pomachaj jeszcze mieczem. Obu nam się to przyda. Dobra, to co, robimy od razu tego rzeźnika? Bo mamy też pogadać jeszcze na przykład z tym elfem. Aj, o symbol odwagi. Ciekawe, kto mi tutaj powie. Wiedzą co? Czego coś wiedzieli, nie? We mnie? Nie wiem, kim ty kurwa jesteś, ale mam nadzieję, że cywilem. Jest jakiś taki... Ujęły cię przypowieści proroka Lebiody? Wspomóż Orenem jego pokornych naśladowców. Musz ty w dupę, słonio.
Mieć Orena i nie mieć Orena, to aż dwa Oreny. Skąpiradło. Czemu się nie wdał w matkę? Mam temu Julianowi czego zapłacić, to może ci dać znać, ale jakoś tak niechętnie. Się w nim zachować. Przemrany typ. Dobra. To teraz tak, pójdziemy sobie do tego elfa. On tam bidny już chyba dwa odcinki czeka. I tu jest do pogadania? Z kim tu jest do pogadania? Mam dosyć tego przeklętego miejsca. Ty. Jak się służy pod Hanselten? Nikt nie narzeka, ale ciekawskich nie lubimy. Póki płacą żołd, po tym mogę tu siedzieć. Co za baram, ja mam tu popytać o jakieś sprawy? Żadnych rozmów z więźniem. Grabula! Czego? Mogę z nim pogadać? Jesteś w porządku. Słyszałem, że pomagasz naszym. Gadaj se. Tylko się streszczaj. Byle setnik nie widział, bo jajca urwie. Wykręci ci te... Blede... Vadgern? Czego chcesz? Informacji. Należysz do komanda Jorveta? Tak. I jestem z tego dumny. Jorvet mnie pomści. Być może. To przeze mnie zostałeś złapany. Nie rozumiem. To ja uprzedziłem Jorveta o zdradzie królobójcy. Dzięki mnie twój wódz żyje. Kłamiesz. Nie jesteś jednym z nas. Nie mówiłem, że jestem. Nie interesuje mnie ani wasza walka, ani ludzi. Mam swoje cele. Ścigam królobójcę i potrzebuję informacji. Pomożesz mi? Znasz starszą mowę. Nie chcę nic zdradzić, Duan. Mhm. Detera men random hast. Have the Sala Maes Heb the Mevens Lecht. Sierf. Et te dwerleto kemest herte denver neavert. Erd dreh eb duan. Serit et egen vadgerne este. Den arton eg verd. Vise egen. Erle egen. Ken hetmer. Den dare mendenf. Dach me merd. Kurde. Vekelje lech. Tene heset se me. Nema herd. Estevert heb han kennest. Den ken me tilmer dare. Dare eb vadgern. Vesene trennet es. Den hert heb kien. Es me getvert. Si es et a keine diable. Eb es arte gret. Kiens techt trech. Vesene trich gleit. Do zrobienia. Ten derme hest. Ten neselle. Wydes hale ene sedei. Nea seddenert. Nea teme. Nea sejere. Ele ser? Meken. Bea het tet feine sert. Serit nea ure sene het. Tea pegen gerte set ene teretuam. Kaim hest et erne möte derm. Rede? Kedible es rede varnel. Vesene teretuam der ene henselt. Gerle verte hene. Den derme älste terhene, nea es herte. Nen mers es hea hert. Va feil. Ken alle hän linge vadgern? Nem es echt. Hegen et serit es elken. Es elken Vetene mecht Gwynblade. Sit es teb getes entrecht vines. Va feil. Uwaga! Uwaga! Ogłasza się wszem i wobec, że niewiasta zwana Saskią, rebeliantka i wichrzycielka, nie zalicza się do rodzaju ludzkiego. Jest ona homunculusem poczętym przez czarodziejki Filipę Eilhart i Sabrinę Glevisik z Mandragory, nasienia i siarki w kobylim brzuchu. Jako nie. Taka... Jest do rodzaju ludzkiego. Jest ona homunculusem poczętym przez czarodziejki Filipę Eilhart i Sabrinę Glevisik z Mandragory, nasienia i siarki w kobylim brzuchu. Jako taka jest do rodzaju ludzkiego. Jest ona homunculusem poczętym przez czarodziejki Filipę Eilhart i Sabrinę Glevisik z Mandragory, nasienia i siarki w kobylim brzuchu. Jako taka jest do rodzaju ludzkiego. Jest ona homunculusem poczętym przez czarodziejki Filipę Eilhart i Sabrinę Glevisik z Mandragory, nasienia i siarki w kobylowe ziemie. W sprawiedliwym gniewie
poprzysięga ukarać wichrzycieli gnębiących lud tej krainy. Zaś wszystkich praworządnych mieszkańców otacza ojcowskim objęciem. Niech żyje król! Kurde, ile oni mu płacą? Chyba kwadratowymi tymi orenami. Dobra, witam. Tutaj zapisy. Szukam Letanda Aweta, zwanego rzeźnikiem z Cidaris. Czego chcesz? Zmierzyć się z tobą. Toś dziwny, bo wszyscy srają po gaciach, jak tylko wyciągam moją wykałaczkę. Powiadają, że w walce dorównujesz wiedźminom. Ugają. Jestem lepszy. Zobaczymy. Będziesz musiał poczekać. Mam już umówioną walkę. Możemy pojedynkować się parami. Widzę tu kwiat rycerstwa Kedwen. Na pewno nie zabraknie chętnych. Jestem Edwin Leistam, Płatkiem zwany. Jeśli Letande pozwoli, z chęcią stanę u jego boku. Czemu Płatkiem cię zwą? Niepotrzebny mi jebaka zrywający płatki młódkom. Czynisz mi wielki afront, Letande. Zyskałem taki przydomek, bo upodobałem sobie wkładać płatki kwiatów w usta zabitych wrogów. Skoro chcesz coś wetknąć wiedźminowi, to się dogadamy. Niech cię głowa nie boli. Wiedźmin wszystkiemu zaradzi. No i co, nawet nie możesz mnie przepchnąć. Jaki jesteś rzeźnik? Dobra, tam jaskółę mam wypić, czy co? Zobaczymy. Chyba może to zapiszę, bo... Będą chcieli jaskółę. I co? Zgodził się? Mhm. Kurwi syn, co? Mhm. Jak ich mało. Gotów? Mhm. Mhm. Daj mi chwilę. No i dobra. Czyli przygotować to lepiej teraz sobie tą jaskółę. 3 talenty nawet mamy. Mhm. I utalentowany ten Gertrud. Dobra, bohater. Pójdziemy w żywotność. Żeby mi pleców nie obijali. A dystans też jest fajny. I co tu jeszcze? Koszt wigoru. Szansa na natychmiastowe. Dobra, pójdziemy tu. Do boju! Gotów? Chodźmy po nich. Najjaśniejszy królu, szlachetni panowie, żołnierze! Za chwilę na arenie zmierzą się sławetny Letande Awet, zwany rzeźnikiem z Cidaris, u którego boku stanie znamienity Edwin Płatek Leistam. Ich przeciwnikami będą Sven... Skądś tam? Dupy i słonia. Geralt z Rivi, wiedźmin. Poczynajcie i niech bogowie sprzyjają zwycięzcom. Jup! Kurde, miał być 2 na 2, nie 2 na 1. Banda łysego. A ja tu chyba nie mogę tych czarów, nie? Uwaga. Najpierw tego zlejemy i będziemy w 2. Dobrze, że sobie kupiłem ten talent na pokonanie dystansu. Spoko to jest. Całą grę na turlaniu i tak się gra. Dobra, tego tutaj zaszlachtujemy. Ja i tak oszukuję, bo mam jaskółkę. Peluwa. Tego. Kurde, serio? Ale on daje. Dobra, weź go, zabij, będziesz honorowy, co? Piknie. Muszę się zregenerować. Tak właśnie powinno być. Ale te ataki są naprawdę mocne.
On by mnie tak na 4 strzały ściągnął całego. Kurde, już nie mam zdrowia. Wiwat zwycięzcy! Chwała pokonanym! Nagrodą w dzisiejszym pojedynku był tytuł szlachecki. Miłościwie nam panujący król Henselt wspaniałomyślnie obdarzy nim młodego Svena. Ceremonia nadania herbu odbędzie się za kilka godzin. O następnych pojedynkach powiadomią królewscy heroldowie. Fantastyczne. Niech żyje Henselt, król Kedwen! No i świetnie. Wychodzimy. Dziękuję. Ocaliłeś mój honor. Ocalił raczej twój zakuty łeb. Jestem teraz rycerzem. Sam król ma mnie pasować. Urodziłeś się na w bałwanie, gdzie twoją matkę dopadły bóle 18 wiosen temu. I nic tego nie zmieni. Wiedźminie, powiedziałem, że możesz żądać czego chcesz. A moje słowo nie jest gorsze od słowa szlachcica. Jednak nie za darmo żeś mi pomagał. To sprawa między mną a twoim ojcem. Dla kogo wężysz? Nie mogę powiedzieć. Ty też nic nie mów. Słowo starego żołnierza to nie wiecheć siana, którym można sobie żyć podetrzeć. Nie przyłożę do tego ręki. Idź do burdelu Madame Carol i poproś o świszczącą Zosię. Madame zaprowadzi cię do jej namiotu i zostawi was samych. Zosia wtedy zapyta, czego sobie życzysz. Odpowiedz, że chcesz, by jej uśmiech rozwarł dla ciebie bramy raju. Jesteśmy kwita? Tak. I tylko uważaj na Winsona Trouta. Może się ukrywać ze spiskowcami. Jest bardzo niebezpieczny. Detmold go szuka. Przez niego wszyscy możemy posmakować katowskiego topora. Jeśli ta gnida wpadnie w ręce czarodzieja, wyda wszystkich, byle tylko żyć uratować. Będę uważał. Trout nosi magiczny pancerz. Nawet dla ciebie może się okazać trudnym przeciwnikiem. No i co? Czyli jak ktoś z Odrinem tam zepsuje, to jeszcze ma szansę drugi raz sobie to ogarnąć. Spoko. Tego jeszcze nie wiem, tego nie wiem. Czyli musimy iść tam. Przeszukaj miejsce kaźni. A czy to jest przedstawione? Jest. No to później. Tutaj mamy namiot z niebieskimi pasami też blisko. Dobra, to idziemy. Wiedźminie! Tak? Król jest pod wrażeniem twoich umiejętności i kazał zorganizować turniej. Jak tak dalej pójdzie, wyrżnie całą swoją armię, zanim ruszy na Edil. Tym razem chodzi o turniej rycerski, a nie zażynanie się ku uciesze gawiedzi. Król przewidział duże nagrody. Jeżeli jesteś zainteresowany, będę czekał przy arenie. Co mam robić? A jestem zainteresowany. Tylko powiedz mi, czy to główne, czy poboczne? Poboczne. Ale to będzie tam zwes akcja, nie? Dobra. No zrobimy później, zrobimy. Najpierw się tu wyrwę. Na 2 godzinki z obozu. Czytali lokację, ładnie. Wiedźminie, uganiasz się po wertepach za potworami. Jak spotkasz dwóch wojaków, powiedz im, że jak nie wrócą na apel, to im nogi z życi powyrywam. Co oni tam robią? Zajrusz, jakiś jełop wymyka się z obozu i zapuszcza w wąwozy. Być może już nie wrócą. Wszystko jest możliwe. Ale mam nadzieję, że zwyczajnie się pochlali i śpią gdzieś w krzakach. Następne Odriny? Zobaczymy, może na nich trafię. Powodzenia! Równy z ciebie chłop! Aha, jak ci się uda, nagroda cię nie minie. No nie. Co ty myślałeś, że mam je minąć? Owieczki. Czy jak to do tych łowieczek się mówi? No przecież wczoraj ją tu widziałem. Nie wiem, gdzie te łowieczki mogą być. Tam jakiś... jaki neku. W winilce.
Byłem. Elitówka. Kurde. Nigdy się nie nauczy. To mnie zabiją. Tu jest jakiś ziomek. Spawaj tą ciupagę. Co to macie tu? Nie mogę tego zlutować? Dziwne. Dziwne. Tu już jest mgła. Poszli niby w tą stronę, nie? Tu jaki żołdak, dobra. Gertrud. Nie rób lip. O kurde. Tu nie przejdę. To będzie on? Kurde, nie wiem, czy to będzie on. Może gdzieś tam zeskoczyć? No bo tu jest jeden jak byk, nie? Tam jest drugi. Nie wiem, czy to oni, ale... Znów medalion. Karwasz twarz. O kurde! Krabo pają. Magicznego znaku płyn. A, piękny unik. Porób jaku ty. Nie będą oni, co? No co ty tak? Nie wzdrygosz, krabopająk. Podwójne obrażenia w tył. Mocne to. Dała tajstwo. Mocne to. Lepiej tak jakiś zgliczować, żeby się nie ruszał. Dobra, to ja ci jeszcze zastosuję taki znak jak... Znasz? O, nasz widzę. Znasz i lubisz. Pyk. Mordę kopany. Nie ma jaskółki. Nie ma imprezy. Czuję, że tu ostatnie dni Gertruda. Nie będzie nowego Wiedźmina. Zbaraniałeś, krabopają. Mam questa, ty. Poboczny quest. I co ty tak? O, ładnie go zgliczowałem. Tak, o to chodziło właśnie. Tak się zabija potwory. Dobra, git. Coś tu mnie napadnie. To ty? Zbłąkana łowieczko? Może nie. Tarcza. O, trofeum krabopająka, pancerz. Miotyn. Ja stalowym go biłem. Może. No coś tu było.
O, wejdź. A ciekawe, czy to już to. Dobra, to idziemy, może mu powiem. Może nie, zobaczymy. Nigdy się nie nauczą. Kurde, to jest gnilce. No przecież wczoraj ją tu widziałem. Dobra, to chyba nie było to, nie? Tak gdzieś jeszcze będzie w tych jaskiniach. Kurde, to żebym się nawalczył. Tu widziałem. Ale lipa. Co, to nie było to. Dobra, spokojnie, Gertrud. Czyli to nie było to zadanko, to ja zrobię sobie to pewnie później. I jeszcze mamy teorię, to chociaż zapytam. Kilka lat temu biłem czarnych. A teraz tam jest Verdonik, jeszcze tam zawitamy. A właśnie, że powinniśmy. I tu jest skrzynka na przykład, gdybyśmy chcieli. Gdzie ona tam była? Żeby nie było jak ze młynem u nas w podwórkach. O, 200. Przejął przez Mariasz wdową. Wszystkie. O, młota mogę sobie dać. O, tam też wszystko. Rękawice maga. Już widzę, jak nas Hensel z Szilardem zapraszają na obrady. To przynajmniej sprzeciw trzeba wyrazić. Proszę, proszę, Wiedźmin. Dziewczyny, szykujcie się! Czego chcesz, przystojny kawalerze? Kości? Chciałem pogadać. Możemy rozmawiać, ale będzie cię to kosztowało jak zachędożenie. No, dupę. Zgadzam się. Pytaj więc, o czym chcesz rozmawiać? Serio? Dzieje się coś ciekawego w obozie? Żołdactwo sra w portki przed bitwą i woli chlać wódę niż dać zarobić porządnym kurwom. Czy to jest ciekawe? Nie sądzę. Nie palą się do walki? Może i na początku się palili, ale im dłużej tu sterczymy, tym mniej animuszu mają. Z walką jest jak z chędożeniem. Jak komu staje, to do jednego i do drugiego. Proszę, dobra. Proszę, czego... Czyli tu się płaci, tak? Ja pierdykam. Dobra, to już tam. Potrzebuję dziwki. Tego towaru ci u nas dostatek. Ale zanim którąś wybierzesz, najpierw musisz pokazać pieniądz. Mam swoje zasady. Kwadratówki? Oto moje dziewczynki. Wybieraj, białowłosy. Tum. Dużo dobrego słyszałem o świszczącej Zośce. Jest do twojej dyspozycji. Głupie żołdactwo wymyśliło to przezwisko mojej najładniejszej dziewczynie. Zośka, ogarnij się, Wiedźmin nadchodzi. Zapraszam. Dobra, gdzie jest ta? Tu? Czego pragniesz, mój bohaterze? Pierdolę. Dobra, to. Nie będziemy tutaj wariować, od razu wybieram. Chcę, żeby twój uśmiech rozwarł dla mnie bramy raju. Chodź za mną. Świetnie to zrobili. To jest tajemna skrytka. Jeszcze was tu ograbię i zeskaczam. Zeskaczam. Jestem w jakimś katakumbie. Vincent Trout. Niełatwo cię znaleźć. Jesteś sam. Błąd, Wiedźminie.
Zobaczymy. Nikt mnie nie pokona w pojedynku, póki mam na sobie pancerz Seldkirka. Nie wiedziałem, że masz pancerz Seldkirka. To zmienia postać rzeczy. Jeżeli myślisz, że cię wypuścimy, albo wykręcisz się czarcią magią... Nigdzie się nie wybieram. Wystarczy, że oddasz mi kolczugę, a zapomnę o świszczącej Zośce i waszym spisku. Wiem już wszystko, co chciałem wiedzieć o monetach. Jesteś psem gończym Detmolda. Nie ufam ci. A ktoś ci każe? Potrzebuję kolczugi, nic więcej mnie nie interesuje. Mam ją zdjąć. I oddać. A ty sobie pójdziesz. I wszystko dobrze się skończy. Wolę inną bajeczkę. Zabiję cię, zabiorę twoje miecze i złoto, a bogowie ześlą na mnie dobry los za pozbycie się plugawego mutanta. Zdychaj! Bieg! Zabić go! Zwariowaliście, co wy jesteście nienormalni, nie wziąłem jaskółki. To jest właśnie duży problem. Wiedźmin krwawi. Nie no, przegrałem już to. To jest banda. To jest banda. 8 na 1. Nogi ci z życi powyrywa! Ty nawet życi nie masz. Nogi ci z życi powyrywa! Na razie bez Serarda, bo chcę mieć cały czas na... Płena, nie? Mi się regeneruje. Oh no. Wszystko taktycznie. Nie, plecy! Plecy najgorsze! To pajacerka to tylko do zdejmowania Quena jest. No, jeszcze jeden cios. Dwa i jest spokój. No i chodź jeden na jednego. To za karwasz. Zawsze jak odbijam cios, nie? Dobra, już muszę bez Quena. Na Strardzie. Taktycznie. Strzał. Ocko. Nie możesz tego przegrać, Gertrud. Gdyby jaskółki nie wziął, to fatalnie. Może tak na trzy poczekam. Dobra, poczekam. Przynajmniej można się tu pogonić. O! Dobra. Ktoś ich musiał ostrzec. Rozejrzyjmy się. Jasnie. Pidziu! Ja wziąłem ten pancerz? Nie, nie. A nie, mam. To super. Ale wyglądasz, Gertrud. Było powiększające. Dobra, tu będziemy sobie pewnie kończyć, już nie będę jakoś bardzo przedłużał tego odcinka. Mamy pancerzyk, nie było tak źle, idziemy sobie porozmawiać z Jaskrem. Z Jaskrem, ale jaja. No to cóż, widzimy się następnym razem.
łapkujcie, jeśli chcecie częściej Wieśka i bywajcie. Hej, hej, hej!